Zabierzemy Was dzisiaj w podróż do urokliwego regionu Kaszub. Przygotujcie się na fascynujący przegląd naszego pobytu w tym magicznym miejscu, które zachwyca swoim dziedzictwem kulturowym, zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i przyjaznymi ludźmi. Odkryjemy malownicze jeziora, bujne lasy, a także tradycyjne chaty. Będzie to podróż pełna inspiracji i przygód. Przyłączcie się do nas na wyprawę po Kaszubach i poznajcie z nami sekrety tego niezwykłego regionu. Zapraszamy do oglądania naszego filmu i dołączenia do naszej przygody. Jesteśmy w Kartuzach przy kolegiacie kartuskiej pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to kościół klasztorny, wybudowany w latach 1383 do 1405. Ma bardzo oryginalny dach w kształcie trumny, a hełm wieży jest barokowy. We wnętrzu są piękne, cenne wyposażenia z okresu między XV a XVIII wiekiem. Gotycki ołtarz z 1444 roku i bogate barokowe stelle. Jak podają źródła, ściany prezbiterium obite są flandryjskim kurdybanem z 1683 roku. W tym momencie jest to siedziba kartuskiej kapituły kolegiackiej. Za mną wiatrak w Ręboszewie. Można sobie tutaj zjeść ciasto, wypić kawę, obiad. Przepięknie położony wśród kaszubskich pagórków, jezior. No niestety dzisiaj nieczynny, bo jest czwartek, a czynny jest tutaj w maju tylko od soboty. Więc no nie możemy sobie tutaj sprawdzić, jak smakują wiatrakowe atrakcje, ale na pewno polecamy tutaj przyjechać, bo no przepiękny punkt widokowy, chociażby dla samych widoków. Kolejnym punktem naszej wycieczki po Szwajcarii kaszubskiej są kamienne kręgi w Węsiorach. Podobno powstały one wiele tysięcy lat przed naszą erą, co wskazywać mają na to porosty, które są na kamieniach. Obserwowano tu też różnego rodzaju dziwne zjawiska astrologiczne, meteorologiczne. Podobno widywano nawet UFO. Tak, kamienie są podobno miejscem mocy, tak zwanej miękkiej energii, która działa kojąco na system nerwowy zarówno ludzi, jak i zwierząt. No, czy to prawda, to ciężko mi powiedzieć, nie? Różne informacje mówią o tym, że ludzie brali kamienie z kręgów, potem ich głowa bolała, musieli odwieźć. Takie rzeczy ludzie opisują. Zobaczymy, tak naprawdę najprawdopodobniej są to miejsca pochówku, gdzieś z okolicy I-II wieku naszej ery. To miejsce nazywane tak naprawdę polskim Stonehenge.
Jesteśmy tutaj przy kręgu trzecim, strażnik. No, takie bardzo duża ilość kamieni, która jest tutaj według informacji jest dużym kurhanem, ale według też informacji tutaj od Stowarzyszenia Badań Kamiennych Kręgów, tak, jest kręgiem o bardzo dużej i silnej energii. Kręg jest nazywany też kręgiem świetlistym. Występują tu silne wiry energetyczne, pozytywne jak i negatywne. Tak? Ten krąg jest połączony z liniami energetycznymi. A korzystanie z energii kręgu odbywa się poprzez pobudzenie receptorów stóp w czasie chodzenia boso po całym terenie lub położenia się na brzuchu w kręgu z głową zwróconą w kierunku północnym. Tak już całkiem na poważnie, to na pewno polecamy odwiedzić kamienne kręgi. No, miejsce bardzo ciekawe. Kurhany rzeczywiście no, imponujące. Kamienne kręgi też. No, jakby się wgryźć w historię, to można byłoby pewnie wiele różnych teorii logicznych i totalnie abstrakcyjnych wysnuć. Ale samo miejsce na pewno bardzo fajne. Warto też się wybrać kawałeczek dalej i obejrzeć sobie jeziora tutaj kaszubskie. Także myka nie zabraliśmy i będziemy teraz zmierzać na obiad. Idziemy jarem rzeki Raduni niebieskim szlakiem. No muszę powiedzieć, że oznaczenie tutaj z parkingu jest bardzo liche, ale trafiliśmy. W dole sobie meandruje właśnie Radunia. Szlak bardzo ładny, leśny. Fajnie się nim idzie. No i zobaczymy. Podobno ma być obfity w różnego rodzaju atrakcje w stylu podejścia, zejścia i różnego rodzaju przeszkody terenowe. A zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Takie jeszcze skojarzenie, jakie nas naszło, wędrując tym szlakiem, że przypomina nam trochę szumy nad Tanwią, które zwiedzaliśmy 2 lata temu na roztoczu środkowym. Polecamy szlak przez jar rzeki Raduni. Rewelacyjne miejsce. Super. Szlak oznakowany bardzo dobrze. Jak z samego początku nie było tych znaków, tak już sam niebieski szlak bardzo dobrze oznakowany. Naprawdę z parkingu leśnego można sobie wybrać w prawo, w lewo można się przejść. Idzie się wokół tej meandrującej Raduni. Są momenty naprawdę, gdzie trzeba się trochę powspinać, podrapać wąskie, trawersujące ścieżki, ale to wszystko nadaje takiego niesamowitego klimatu właśnie tutaj, temu miejscu. Żeby przejść cały szlak ma podobno około 9 km i żeby go przejść, no to najlepiej byłoby
zaparkować na jego początku i albo się komunikacją jakąś miejską czy koleją dostać do drugiej miejscowości i przejść cały szlak, albo na przykład na dwa samochody. No my przeszliśmy tylko kawałek, ale no warto i na pewno jest to miejsce, do którego jeszcze wrócimy na Kaszubach i będziemy chcieli przejść cały ten szlak. Wybieramy się teraz na wieżyczę. Jest to najwyższe wzniesienie wzgórza pasma morenowych wzgórz szymbarskich. Jego wysokość to blisko 329 metrów, a na szczycie jest postawiona wieża widokowa. Znajdujemy się teraz w rezerwacie przyrody Kamienne Kręgi w Odrach. Jest to podobny rezerwat jak ten odwiedzany przez nas w Węsiorach. Rezerwat ten powstał już 15 września 1958 roku. Zajmuje prawie 17 hektarów, a na jego terenie można oglądać cmentarzysko plemiona Gotów z lat około 70 do 220 roku naszej ery. Jesteśmy w pobliżu dość obszernego kurhanu. A kurhany są to kopce usypane z niewielkich głazów. I pod tymi nasypami zalegają na różnych głębokościach pochówki ciałopalne lub szkieletowe, a czasami nawet jedne i drugie. Często są to groby rodzinne. Tutaj znajduje się mniej więcej 30 kurhanów.
Jesteśmy teraz na ścieżce dydaktycznej Kurhany Uniradze. I tutaj pierwszym takim punktem jest grób skrzynkowy i pochodzi on z epoki żelaza, z kręgu tak zwanej kultury pomorskiej. Datowane to jest między 8 a 3 wiekiem przed naszą erą. I został wykonany z płaskich płyt kamiennych, które posiadały także kamienną obstawę. Kolejnym punktem jest kurhan z obstawą kamienną i pochodził on z wczesnego średniowiecza, gdzieś około X-XI wiek, i stanowił część skupiska około 5 lub nawet 6 kurhanów. Kurhan został przebadany w 1934 roku i według informacji mierzył on około 7 na 9 metrów, a jego wnętrze było podzielone kamiennymi murkami na 8 komór, w których znaleziono szczątki 9 dorosłych i 2 dzieci. W kurhanie przy późniejszych badaniach nie stwierdzono żadnych elementów nawiązujących do chrześcijaństwa, co nie jest zaskakujące, bo w tym czasie ludność Pomorza była jeszcze w dużej większości pogańska. Trzeci kurhan związany jest z obecnością tutaj ludności, która reprezentowała kulturę łużycką. I obiekt datowany jest na 3 lub 4 okres epoki brązu, czyli na lata około 1100 do 900 przed naszą erą. Jest to kamienno-ziemna konstrukcja z wewnętrznym kręgiem kamiennym, w obrębie którego składano w glinianych urnach popioły spalonych na stosie zmarłych. Niekiedy do grobu wkładano również broń czy ozdoby wykonane z brązu. I tak kończymy naszą wycieczkę po Kaszubach. No, rewelacyjny teren, wszystkim polecamy. Na pewno jest tutaj co robić. Jest jeszcze dużo do obejrzenia przed nami, ale to sobie zostawiamy na możliwość kolejnego przyjazdu tutaj. Jak podobał się Wam film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, napiszcie w komentarzu, co Wam się podobało, lub czy byliście w Kaszubach, albo się wybieracie, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!